Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Deromanek 100 i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Rimworld Alpha 12 Sezon 2. Jak pamiętacie, na końcu poprzedniego odcinka, mniej więcej bodajże w tym miejscu walczyliśmy z wrakiem kosmicznym, który nam tutaj spadł. Jednak jak pamiętacie, zginęła tam Michałowa, przez co chciałem wczytać autosave'a, tak żeby jeden z naszych kolonistów właśnie nie zginął. Tylko że niestety autosave jest sprzed tego momentu, kiedy ten statek tutaj się rozbił. Tak więc bardzo możliwe, że on już tutaj nie rozbije, ale to jeszcze zobaczymy w trakcie gry. A póki co kontynuujmy ją, żeby tutaj zbytnio nie przeciągać. I odpalmy po prostu przyspieszenie czasu. I za chwilę zobaczymy, jak to nam tutaj wszystko wyjdzie. Widzę tak, tutaj tą całą budowę mam już zaplanowaną. Mam także tutaj zaplanowane te monitory dla tych czynności życiowych. Tak więc z tym raczej nie będzie problemu. Niestety trochę niedobrze, że tutaj Kamila nie ma. Kamila nie ma bodajże nogi chyba, albo stopy. Nie ma stopy. No właśnie. I to niedobrze. To bardzo niedobrze. Niestety nie mamy żadnych implantów ani nic z tego typu, tak więc póki co jej niestety nie pomożemy. No trudno. W każdym razie tutaj, jak widzicie, nasi koloniści zajmują się tutaj budową naszego nowego warsztatu, który już niedługo powinien zostać ukończony. Mamy wizytację grupy Skoktown, nie będzie nas to zbytnio obchodzić. No i co? Póki co musimy czekać na kolejne wydarzenia. No zobaczymy. Ciekawe, czy będą jeszcze raz lądować ci cyborgowie. Jeżeli tak, no to oczywiście postaramy się z nimi zawalczyć i ich pokonać, a jeżeli nie, to zobaczymy. Także jeszcze jedno pytanie. No właśnie, tak jak myślałem, tamto kopanie się nie zaplanowało i tutaj tak, że mamy jeszcze dalej rudę, tak więc tu też będziemy kopać, ale również zaplanujemy wykopanie w ten sposób tutaj. O właśnie, bo to nam się niestety nie zapisało z poprzedniego odcinka. No i tutaj jak widzicie, Dagot oraz Michałowa zajmuje się już tym, żeby ten warsztat doprowadzić do użytku. Tak więc jeszcze tutaj musimy postawić tylko lampę stojącą jedną, lampę stojącą drugą, żeby było symetrycznie. No i dobra. Tak więc czekam, że tylko zostanie zbudowane. Już jak widzicie, tutaj nasze wszystkie stoły rzemieślnicze są gotowe. Wow, aha. Tutaj możemy, widzę, robić różne bronie. Okej. Co my tutaj mamy? Możemy tutaj ogólnie jakieś armory robić. Tylko jestem ciekawy, co do tego potrzeba. To jest bardzo dobre pytanie. Na przykład Assault Rifle. Steel Bar. Aha, czyli potrzebujemy plastili i to jest 10 i 60 silbarsów. Tak więc no, na przykład tego sobie nie wyrobimy, ale no na przykład, nie wiem, pistolet, zobaczmy. Tutaj potrzebujemy tylko tych sztabek metalowych. No tak więc moglibyśmy na przykład zrobić sobie pistolet, zobaczmy shotgun. Do shotguna widzę potrzeba desek, no to zróbmy sobie jednego shotguna. I na przykład zobaczmy sobie jeszcze survival rifle. Sobie też możemy jedną zrobić, bo kto nam zabroni. Jeżeli chodzi o snajperkę, no to już niestety snajperki nie zrobimy. Tu mamy jakiś ciężki SMG, też go nie zrobimy. Co my tu jeszcze mamy? Piła, co to jest piła? Chyba taka normalna piła do walki wręcz, okej. Tutaj jakieś łuki. Wiecie co? Myślę, że jeszcze sobie tutaj jakieś może zbroje zaplanujemy. No, na przykład military helmet. Co tego potrzeba? Steel barów oraz srebra. To może niekoniecznie, bo raczej bym nie chciał srebra wydawać na robienie czegokolwiek. Widzę tak, że możemy jakieś elektroniczne chipy robić z piasku i srebra. No, co ciekawe, ale tego też nie będziemy myśleć póki co robić. I dodamy sobie jeszcze ze 3 może pistolety. Bo do pistoletu potrzeba tylko sztabek. Po prostu chciałbym, żeby w sumie nasza broń również była tutaj przechowywana i żeby to był priorytet preferowany.
żeby tutaj składować broń, bo jak nas odwiedzą jacyś handlarze bronią, to będziemy mogli im po prostu broń spylić i dzięki temu oczywiście będziemy mieli pieniądze, tak więc myślę, że to się będzie całkiem nam opłacać. Tak więc w ten sposób sobie to zaplanujemy. Mam także jeszcze stół warsztatowy, gdzie możemy robić tak. Deski, stone bloki, piasek. Możemy rozmontować cyborga, co ciekawe. Możemy tutaj robić jakieś różne inne dziwne rzeczy. No, na przykład rozmontujmy sobie cyborga, skoro możemy. O, tutaj już jak widzicie, typowy Janusz zajmuje się wyrobem chyba shotguna, tak mi się wydaje. No właśnie, no i mamy tutaj jakiegoś shotguna. Tak więc bardzo fajnie, mamy shotguna. To możemy nawet go komuś dać, no chociażby właśnie typowemu Januszowi, który właśnie się teraz wyposaży w strzelbę, tak więc będziemy mieli kogoś, kto będzie mógł walczyć na bliski dystans, tak więc bardzo, bardzo fajnie. Niedługo także zostanie chyba zbudowana tam jakiś survivor rifle, czyli to będzie taka strzelba myśliwska, coś w tym stylu. Goście z naszej kolonii, goście naszej kolonii, właściwie powinien powiedzieć, weszli do cel więziennych, żeby coś zjeść. Congratulations. No, mam nadzieję, że było słychać. To takie trochę raczej niepoważne i raczej tutaj nie powinni goście wchodzić, ale no dobra, pomijając. W każdym razie, póki co musimy tutaj czekać na kolejne wydarzenia. Tutaj jest jakiś pożar, ale już pada deszcz, tak więc niedługo tego pożaru nie będzie. No i grupa skok tam opuszcza już to... opuszcza naszą kolonię. Udało nam się, widzę, rozmontować cyborga i co ciekawe, mamy z cyborga super stal. Ej, to fajnie. To jednak chciało te cyborgi rozbierać. Nie, możemy jeszcze rozmontować jakiegoś cyborga? W sumie... powtarzaj bez przerwy, jak tylko będzie jakiś cyborg, to może go rozbierać. O ile będziesz miał jakiegoś cyborga do rozbierania. Tak więc dobra. Tutaj widzę, dalej pracujemy nad tym karabinem. Czyli tym survivor rifle. Ale to jeszcze pewnie chwilę potrwa. Pożar. Oraz podczas deszczu nastąpiło zwarcie w komposter i wybuchł pożar. O, niedobrze. Komposter nam się pali, ale już się nie pali. Dobra, ktoś by go naprawił. Dobrze było, jakby ktoś go naprawił, a właśnie Michała, bardzo fajnie. Wiecie co? Tak w sumie... to... zastanawiam się, czy nie odkryć w sumie tej technologii hydroponiki. Wtedy moglibyśmy to tutaj wszystko zadachować. I być tak, że tak powiem, trochę odcięci. Myślę, że to nie był taki zły pomysł, tylko musielibyśmy tą hydroponikę opracować. Żeby tu się dało hodować jakoś te rośliny, które hodujemy normalnie tutaj na zewnątrz. Jeszcze się nad tym zastanowimy, ale myślę, że to nie jest wcale taki zły pomysł. W każdym razie, póki co czekamy na dalszy rozwój wypadków. Co tu mamy jeszcze do zbudowania? Tutaj już widzę, wszystko zbudowane zostało, tak więc bardzo, bardzo fajnie. No i co? Póki co musimy chyba tylko czekać, bo tak naprawdę nic więcej tutaj robić za bardzo nie możemy. No i jedyne, co możemy robić, zaczekać. Tak więc będziemy to sobie tutaj grzecznie robić. Fajnie by było, jakby ponownie te cyborgi wylądowały. No bo tutaj chociażby mamy 50 superstali z jednego. Tak więc z takich trzech, jacy tam byli, moglibyśmy spokojnie zrobić... ile? 150, czyli w sumie byśmy mieli już 200 superstali. A przypominam, że do belki strukturalnej potrzeba nam 150. No. Tutaj także widzę, nam potrzeba rdzenia z osobowością SA i to na pewno można kupić od kupca. Nie wiem, czy to się da wytworzyć. W każdym razie, póki co tym się nie będziemy zajmować. I myślę także, że pomału już również będziemy odkrywać kolejne technologie związane ze statkiem kosmicznym. No bo jednak dobrze byłoby uciec z tej planety. I może także wykorzystując okazję, że tutaj w miarę nic się nie dzieje, to opowiem wam o przyszłości kanału już całkiem niedalekiej, bo myślę, że to już zacznie się dziać za jakieś 3 tygodnie. Otóż tak, planuję nagrać Star Wars The Old Republic do 100. odcinka. Być może już o tym mówiłem we wczorajszym filmie z Gwiezdnych Wojen. Nie jestem tego pewien, ponieważ będę go nagrywał później, ale jeżeli o tym powiedziałem, no to fajnie, jeżeli nie, no to teraz wam mówię, że
będziemy grać póki co do ostatniego odcinka i po ostatnim odcinku zawiesimy sobie serię i rozpoczniemy Assassin's Creed 2. A jeżeli chodzi o zakończenie serii z Rimworld, to oczywiście chciałbym wygrać tą grę, to znaczy właśnie zbudować statek i uciec z tej planety wszystkimi kolonistami. To jest oczywiście nasz cel numer jeden. Go się postaram wykonać. A po zakończeniu serii z Rimworld będziemy sobie grać w Cywilizację 5. Oczywiście kiedy to wszystko będzie się wdrażać, to będą filmy informacyjne, zmiany w planie miesiąca i tak dalej. Ale tak jak mówię, do tego jeszcze tam przejdziemy w przyszłości. W każdym razie chciałem wam tak teraz o tym powiedzieć. No i także zaatakowaliśmy, myśmy zostali zaatakowani przez tubylców. Zobaczmy skąd. No, trochę ich tu jest i niestety z tej gorszej strony idą, ponieważ tutaj mamy bardzo chujową obronę. Tutaj jest zdecydowanie lepsza ta obrona. I podejrzewam, że oni raczej nie obejdą nas, tak? Wiecie co? Ja się poważnie zastanawiam, czy tego tutaj by nie ten... Nie dać sobie siana z tymi tutaj wzmocnieniami obronnymi i czy tutaj po prostu nie zrobić jednej wielkiej jebitnej ściany i tego wszystkiego tutaj nie zamurować, tego przejścia. Bo myślę, że to już by było lepsze, bo wtedy każdy by musiał atakować z tej strony. Myślę, że to by było dobre. No cóż, w każdym razie, na razie będziemy musieli się bronić. Tak więc podnieśmy nas wszystkich kolonistów pod broń i spróbujemy się jednak przyszykować tutaj na nich, na naszym... przy naszych fortyfikacjach, tych dużo mocniejszych. Okej, dobra, wszyscy już to widzę na miejscu. Tak więc najpierw weźmiemy tych, którzy mają pistolety i obsadzimy ich sobie tutaj na działka. Przede wszystkim także rotkiwa. Chciałbym obsadzić tutaj na działko. No i Michała, powiedzmy, jeszcze pójdzie tutaj. Czekajcie, chyba coś popsułem. Nie, nic nie popsułem. Okej, jest dobrze. No i dobra, póki co czekamy. Ci tutaj będą pozostawali w pogotowiu. I ewentualnie, jeżeli będą próbowali wbić tędy, no to ich sobie powstrzymamy. W sumie widzę, że oni jeszcze nie atakują. Dobra, to wiecie co? Jednak anulujemy te rozkazy tutaj i wracajcie do swoich obowiązków, bo nie chcę, żeby tutaj stali nie wiadomo jak długo. A kiedy oni rozpoczną atak, myślę, będziemy mieli wystarczająco dużo czasu, żeby na to zareagować i się ustawić na naszych tutaj fortyfikacjach. No bo cóż, oni tutaj widzę póki co są w kupie i im się raczej nie kwapi do tego, żeby nas zaatakować. Ja ich też raczej atakować nie chcę, bo myślę, że wtedy będziemy mieli mniejsze szanse niż gdybyśmy tutaj właśnie siedli na nasze działka. I także zaczęlibyśmy może już tutaj także jeden mały projekt, to znaczy żeby tutaj zrobić chociażby cegłę zwapienia i po prostu to wszystko tutaj załatać w ten sposób. Tylko niestety wtedy przerwiemy tutaj nasze linie energetyczne, to też nie jest dobre, dlatego zrobimy to może trochę inaczej. Tutaj anulujemy i zrobimy po prostu tutaj większą ścianę, chociaż no właśnie, tutaj mamy jeszcze nasze wiatraki. Dobra, na razie może nie będę tego w ogóle zamurowywał, a potem ewentualnie jakoś tutaj będziemy musieli przebudować naszą sieć energetyczną. Ale to, tak jak mówię, kiedy indziej być może. Okej, dobra, rozpoczynają atak, tak więc wszyscy szybko pod broń. Zebrać się. Mamy handlarza bronią, później mu ją sprzedamy. Okej, dobry brzmiar, wszyscy są. Musimy się teraz troszeczkę pośpieszyć, tak więc Dagot, proszę cię tutaj. Ty idziesz tutaj, ty idziesz tutaj. Gdzie jest Normanowa? Normanowej widzę jeszcze nie ma. Kamila póki dojdzie chwila minie. Tak więc dobra, póki co pójdźmy tych kolonistów. Tutaj mamy Normanową, okej, dobra. Proszę cię siąść tutaj, albo w sumie nie, bo ty masz Uzi, to albo... No dobra, obsadź tą wieżyczkę, niech będzie. Tutaj cię będzie widzę Mafolo, będą cię ochraniać, tak więc dobrze. No i okej, atakują. Tutaj się widzę ich kilku zatrzymało. I... pożar? Gdzie pożar? Aha, tu pożar. Aha, oni nam coś niszczą, super. Dobra, trudno. Mało ważne, my będziemy czekać z tej strony. Oni jak widzicie nas tutaj ładnie będą obchodzić i podchodzić tutaj wprost tutaj do naszych kolonistów. No i ładnie, rozpoczynamy ostrzał. No, chciałbym, żebyście strzelali. Okej, dobra, widzę, że się tutaj próbują przebić walką wręcz. Dobra, Michałowa. Uciekaj. Okej, dobra. Tutaj póki co Rotkiw będzie się bronił, tak samo Normanowa, będą tutaj strzelać. Myślę. Obsadź tą wieżyczkę. Widzę, że już nie chcesz za bardzo. Dobra, idź z nią walcz wręcz. Czemu nie możesz?
Nie ty, Michałowa, Jezus Maria, chwilę. Nie ty, Jesus, Rotkiw. Obsadź tą wieżyczkę i strzelaj, cholera. Masz idealne pole do strzału. Czekajcie. Dago Tumar. Okej, tego nie zauważyłem. Okej, dobra, tego nie zauważyłem. No to wczytujemy. Czy nie wczytujemy? Zawsze mam, kurde, taki dylemat, czy wczytywać, czy jednak nie. Dobra, wczytam. Widzimy się po cięciu. Okej, dobra, jestem już po cięciu. Niestety, jak widzicie, tutaj, tam w rogu mapy, no nie ma tych napastników, tak więc miejmy nadzieję, że oni znowu zaatakują, będziemy mogli ponownie się przed nimi obronić. Jeżeli nie, no to troszeczkę smutno, ale to nic. Na pewno nam od tego gorzej nie będzie, wręcz lepiej. No tak więc dobra, będziemy dalej tutaj czekać i zobaczymy, co tu się będzie dalej działo. Podejrzewam, że już rzeczy tutaj, te wszystkie zlecenia i tak dalej, no to już są tutaj dobrze przydzielone. I mamy, widzę, saperów. I mamy tutaj kilku napastników. Teraz tak, zobaczmy. Ty masz granaty. Też masz granaty. I reszta już granatów nie ma. Czyli tak, tych dwóch to będzie priorytet zabić. Teraz tak, oni już atakują. Oni już atakują, dobra. Zbieramy się do obrony. Tylko teraz tak. Zrobimy to troszeczkę inaczej, to znaczy. Może tak, będę sobie pojedynczy końców przypisywał. Denis, ty masz strzelbę, dobra, idziesz tu. Typowy Janusz, też masz strzelbę, idziesz tu. Michałowa, ty masz pistolet, idziesz tutaj. Normanowa, ty masz Uzi. No nic, na razie się zastanowię. Ty idziesz tutaj. Kto jeszcze? Rotkiw. Ty idziesz bodajże tutaj. Tu jest jeszcze nieobsadzona wieżyczka. Nie, ta już jest obsadzona, ta nie jest obsadzona. Proszę obsadź tą. I jeszcze może tak, no kto lepiej strzela? Normanowa 9, Demonikus 9. No dobra, to Demonikusa damy do tej wieżyczki. Okej, i kto tu jeszcze nie ma nic? Dobra, ty idziesz tutaj. I czy ktoś jeszcze nie ma żadnego rozkazu? Chyba już wszyscy mają jakikolwiek rozkaz. Dagot jeszcze nie ma. Ty masz pistolet. Oto czekajcie, to nie, Demonikus, ty sobie odpuść. Dagot, lecisz tutaj. Ty z kolei idziesz tutaj. Ponieważ mam taki pomysł, żeby tutaj oni zajęli ich walką przy wieżyczkach, a my wbijemy im na plecy. Tymi trzema kolonistami. Bez Kamili. Kamila póki tam dojdzie, chwila minie. Tak więc dobra. Ci będą musieli sobie tutaj poradzić w obronie. A ja zajmę się tym, żeby tutaj to dobrze przeprowadzić. W sumie trzeba cztery osoby, może nie. Wycofamy jeszcze tutaj Normanową, żeby może obsadziła tą wieżyczkę, a we trzech tutaj pójdą i spróbują ich obkrążyć. Tylko najpierw... Dobra, wiecie co? Mój plan trochę nie wyjdzie. Nie wyszedł. Okej, dobra, chujnia z mojego planu. A jak zwykle. Dobra. Wyjdziemy na nich kupą. Tylko najpierw musimy zebrać kupę. Jeśli będą to ciekawe, najpierw próbowali do naszych więźniów przebić. Dobra. Okej, jesteśmy w kupie. Jako, że w kupie siła, to ustawimy ich tutaj. Tylko może nie tak bardzo aż w kupie, tylko ustawimy ich po prostu równo. Chciałbym was tu jakoś sensownie przemieścić, tak żeby jeden na drugim nie stał, ale widzę, że to będzie takie trochę trudne. Więc może przejdźmy wszyscy tutaj, okej. Demonikus tu, ty pójdziesz tu, Rotkiw pójdziesz tu, okej, wy się tu jeszcze zostali. Normanowa, ty nie masz zasięgu, idź tutaj i wystrzelam ich po prostu, myślę, od tyłu. Ładne plecy im tutaj teraz robimy. On jest tutaj ładnie ostrzeliwany, Normanowa jest, myślę, w miarę bezpieczna. Jeden z nich już padł, oni się tam zajmują, żeby się przebić, tak więc najpierw wystrzelam ich kolegów. Okej, wy już widzę, nie macie zasięgu, tak więc podchodzicie do przodu. A to jest najbardziej tutaj. Okej, oj. Dobra, to było trochę niemiłe.
Michałowa dostało od swojego. Okej, ty się zajmij nim. Ponieważ wy macie tarcze energetyczne. Okej, dobra. Udało się. I tym razem nikt nie zginął. Tak więc bardzo dobrze, udało nam się obronić, super. Tak więc oni już tu będą uciekać, nie będziemy się nimi zajmować. Tu jeszcze tylko postrzelajcie sobie do nich, o, jeszcze jeden został zabity, okej. Póki jeszcze macie zasięg, możecie postrzelać. Okej, dobra, ostrzał zakończony. Zwalniam was ze służby. A tego to, żem się nie spodziewał. Autentycznie. Jak bardzo on będzie uciekał? Bardzo. Demonikus. Aha, dobra, ty już się nim zajmujesz, widzę, okej. Okay. No, trzeba by tu zamurować, bo on tak będzie uciekał cały czas. Chwilę. Struktury. Drewno. Walnij ścianę. Ktoś. Ktokolwiek. Okej, dobra, widzę, mam tutaj całkiem sporo broni, fajnie. Oni, jak widzicie, mieli głównie shotguny i przez to w sumie polegli, bo nie mogli za bardzo nas z dystansu zdjąć. Także jakoś za bardzo do nas nie podeszli, tak więc oczywiście weźmiemy sobie wszystkie tutaj również rzeczy z nich. Ostatnio miałem takiego farta, że mi handlarz z bronią przyleciał, no ale niestety za bardzo go nie wykorzystałem. Mówię, jakiś dzik jest martwy, to może go nie będziemy podnosić, bo się już to mięso rozkłada. Łap go, dobrze. Przenieść go może do innej celi, bo to jest trochę tak, że tak powiem, niedysponowana. Normanowa, mogłabyś się zająć tym, żeby wziąć go do niewoli, bardzo proszę? Ponieważ jeden z napastników przeżył. Tak więc będziemy mieli kolejnego więźnia. Okej, Demonikus widzę już się Trebo zajął. Już go przeniósł do innej celi. Tamtą celę będzie trzeba zamurować. Tak więc mam nadzieję, że któryś z naszych budowniczych się tym zajmie. Jednak to już pewnie zobaczycie w kolejnym odcinku, ponieważ niedługo będziemy musieli już kończyć. Poczekamy tylko na kolejny dzień. I kiedy nastanie już ranek, to wtedy po prostu zakończymy ten odcinek. Tutaj widzę, już większość naszych kolonistów została wyleczona. Niestety Michałowa w dość głupi sposób została ranna, ponieważ została postrzelona przez swojego, bo weszła mu pod muszkę. Tak więc trochę nieprzyjemne, no ale trudno. W każdym razie myślę, że jej też się nic poważnego nie stanie. No i tak jak mówię, czekamy do ranka i kiedy ten ranek nastanie, wtedy zakończymy odcinek. Okej, już jak widzicie, wszyscy nasi kolonisty zostali wyleczeni, tak więc bardzo, bardzo fajnie. Tak więc dobra, czekamy. No i jak widzicie, nastaje już ranek. Tak więc myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Oczywiście mam nadzieję, że z wielką chęcią będziecie czekać na kolejny odcinek. Jednak do tego czasu komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.